Także płonący most, co się dzieje w Unii Europejskiej, ile jest zamachów. Przecież nie tak dawno przyleciałem do Brukseli jednego dnia, przechodziłem przez lotnisko, a drugiego zdetonowano tam ładunek wybuchowy, a także w metrze i jeszcze w innym miejscu. I te ataki mają miejsce cały czas, ale to też jest pochodną polityki Unii Europejskiej, jak ojciec pyta, względem terroryzmu. Ja sobie przypominam i uchodźców. I uchodźców teraz, ale chcę nawiązać do polityki Unii sprzed lat 12 czy 13. W 2005 i 6 roku, gdy byłem w pierwszej kadencji posłem do Parlamentu Europejskiego, Unia Europejska zamiast działać na rzecz zwalczania aktów terroru, powołała specjalną komisję do spraw CIA, w skrócie rzecz ujmując. Ja akurat byłem jej członkiem i koordynatorem. Mianowicie chodziło o to, że Stany Zjednoczone, które jako jedyne podjęły w sposób zorganizowany i systemowy walkę z terroryzmem, organizowały miejsca przetrzymywania tych terrorystów, bo gdzieś ich trzeba było przetrzymywać. I na skutek pokłócenia się służb w Stanach Zjednoczonych, konkretnie CIA, doszło do ujawnienia pewnych działań na zasadzie przecieków, że te miejsca były zlokalizowane w Unii Europejskiej, także w Polsce, i Parlament Europejski, podobnie jak Rada z Dickiem Martym, ale Parlament Europejski powołał taką specjalną komisję, której byłem koordynatorem, i nie ukrywałem, że starałem się tam hamować zapędy kolegów, bo poprzez roztrząsanie tych spraw, czyli badanie, w jaki sposób przetrzymywano tych podejrzanych o terroryzm, jednocześnie nasza komisja zmierzała do ujawnienia technik pracy operacyjnej właśnie CIA, co rykoszetem uderzało w normalnego obywatela, bo to nie służy sprawie i podkreślam, te techniki szczegółowe powinny zostać zakryte na rzecz dobra wyższego, jakim jest bezpieczeństwo obywateli. No i w chwili obecnej, tak jak pan minister mówi, w Polsce mamy spokój, więcej niż względny spokój. Miejmy nadzieję, że taka sytuacja się utrzyma. No a w Unii Europejskiej ze względu, jak wiadomo, uchodźcy, postawa pani kanclerz Merkel, ale także działania Unii Europejskiej, bo przecież powołuje tyle komisji, przeróżnych komisji, no ale nie ma takiej, która by zwalczała de facto terroryzm, działała na rzecz zwalczania terroryzmu. W tej chwili jest taka jedna komisja, ale to... Służby specjalne wczoraj i dziś, temat, który podejmujemy, zaprośmy również widzów oraz słuchaczy. Bardzo proszę. Halo, halo. Halo. Prosimy bardzo. Halo. Prosimy bardzo, kto jest z nami? Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Ja jestem Zdzisława z Łodzi. Coś tam chyba u pani telefonuje, dzwoni, prawda? Tak, z Łodzi. I po prostu chciałam, jestem tak, że witam przede wszystkim gości w studio. Jestem bardzo zadowolona z tego programu, który w tej chwili idzie, ponieważ jestem tak bardzo jakoś rozżalona, ponieważ przeżyłam i komunę, i stan wojenny. Jestem w odpowiednim wieku, jestem na emeryturze, ale mimo wszystko bardzo mnie, nasza ojczyzna, bardzo jestem zaniepokojona i tym wszystkim, co się dzieje. Przede wszystkim w ogóle jestem tak rozczarowana i tak rozbita tym, że pan minister Macierewicz został w ogóle odwołany ze swojego stanowiska, na którym on po prostu, to jest typowy patriota, wielki człowiek dla mnie. W ogóle to, co robił dla Polski, w ogóle dla armii, dla wszystkiego, to jest coś wspaniałego w ogóle było. I dziwię się, pan Błaszczak, nie mam żadnych tam węgla, ale był też na właściwym stanowisku. Przypuszczam, mam wielki żal do Pałacu Prezydenckiego. Uważam, że tam po prostu są niewłaściwe osoby, niewłaściwi doradcy według mnie. Ponieważ, no, przypuszczam, że jakoś źle doradzają, nie wiem, czy pan prezydent ma jakieś swoje nogi, to jest po prostu, uważam, że to jest, w tej chwili to jest bitwa o Polskę w ogóle, o wolność dla nas, która się bardzo liczy. Tak samo sprawy, no, jeśli chodzi o ministra spraw zagranicznych. No nie wiem, nie znam się zbyt na sprawach takich zagranicznych, ale też uważam, że wcale nie jest lepszy z tego, co czytałam,
to są w ogóle sprawy, które po prostu, no, uważam, że pochodzi z otoczenia poprzednich związków PZPR-owskich, erbeckich tam, których, no, miał jakieś, z tego co czytałam w gazetach, jakieś powiązania w tamtych służbach różnych. Tak samo z otoczenia pana prezydenta, ci co osoby, które doradcy i w ogóle, no też z tego co czytam po prostu z takich gazet prawicowych naszych typowo, także uważam, że oni po prostu też według mnie działają na dwa fronty, tak bym powiedziała krótko. Pani Zdzisławo. Także, no, jestem tym rozżalona, że w ogóle pan prezydent, jako uważam, że wywodził się z obozu patriotycznego, z naszego obozu, tak, i to w ogóle tak po prostu zamieszał, że z tej dobrej zmiany zamienił, no nie wiem, bo uważam, że to jest w jego kompetencjach, jeśli chodzi o taką zamianę. Także, no, jestem rozczarowana z tego tytułu. Chcę pozdrowić wszystko Radio Maryja, wszystkich gości i wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, Pani Zdzisławo. Dziękujemy za włączenie się w naszą dzisiejszą rozmowę i prosimy o komentarz do tych słów pełnego rozżalenia po tych zmianach, które nastąpiły. Cóż, dziękuję bardzo Pani Zdzisławie, że zadzwoniła do nas. Ja chcę powiedzieć, że z takimi głosami spotykam się bardzo często po tej zmianie, dla wielu nieoczekiwanej zmianie. I to zarówno na spotkaniach, jak i otrzymuję telefony do biura, moi współpracownicy odbierają, pytając o przyczyny, prawda? Bo podkreśliłem, że każdy rząd, każda władza ma prawo do roszad personalnych i zmian, ale obywatelom winni są jednak wyjaśnienie, dlaczego tak się stało. Chcę również powiedzieć, że pan minister Macierewicz cieszył się dużym poważaniem nie tylko wśród osób czy też elektoratu prawicowego, ale także wśród wojskowych i to byłych wojskowych, bo osobiście rozmawiałem, znam oficerów w stopniu chociażby pułkownika, którzy mi relacjonowali, że po przejęciu sterów przez pana ministra Macierewicza i po kilku miesiącach wojskowi zorientowali się, że to jest pewna ręka, że ministerstwem kieruje człowiek zdecydowany. Niektórzy mogą się w pewnych niuansach nie zgadzać, polemizować, choć w wojsku nie ma na to miejsca, ale prywatnie. Natomiast czuli się pewnie i bezpiecznie, tak? Że to jest minister pewny i bezpieczny. I w tej chwili została sytuacja zmieniona i zachwiana. No i wiele ludzi pyta właśnie, dlaczego, tak? I jeśli idzie pana ministra Macierewicza, no to sprawa jest jasna, bo znamy pana ministra od lat, ale też powstaje pytanie, czy tak drastyczna zmiana, nie chcę użyć słowa czystka, bo nie wiem, czy któryś z wiceministrów się uchował, chyba nie. Uchował się pan wiceminister Szatkowski. A jeden, tak? Dobrze, jeden się uchował. Większość albo wszyscy dyrektorzy departamentu zostali zwolnieni i to w trybie natychmiastowym, o ile dobrze się orientuję. No więc ta miotła zamiatała bardzo szeroko i energicznie. W związku z tym powstaje pytanie, cóż takiego się stało, tak? Cóż takiego się stało, że nagle trzeba zmienić całe kierownictwo. Ja się zastanawiam, jak na przykład czują się osoby, które są na niższych szczeblach, ale współpracują, czy też w terenie są pozyskane do współpracy ze służbami specjalnymi polskimi i nagle dowiadują się, że nie tylko przełożony, ale przełożony przełożonego został zwolniony, więc to raczej nie zachęca do podejmowania współpracy, ani też nie wiem, czy zachęca do dalszego, że tak powiem, werbowania kadr. To już pan minister może więcej na ten temat powie. Panie profesorze, ja nie prowadziłem żadnych źródeł, to więc to pytanie nie jest zasadne w tym miejscu. Ale mówiąc poważnie, ja bym tak nie dramatyzował, bo na pewno jest czynnik osobisty i można powiedzieć, że każdy z nas podejmując się tej misji, to trudnej misji w resorcie obrony narodowej czy w służbie kontrwywiadu wojskowego, myślał o jakiejś kadencyjności i wiele spraw nie zostało zakończonych.
I tak jak rozmawiam ze znajomymi, nie zrobili się tego, tego, tamtego, to nie zostało jeszcze dopracowane, to zawsze im odpowiadam. No, krytykujecie ojca rodziny za to, że dwulatek nie umie tabliczki mnożenia. Bo w zasadzie zostaliśmy postawieni w takiej sytuacji w połowie kadencji. Nic nie przewidywało wcześniejszych wyborów, nic nie przewidywało żadnego takiego kryzysu zewnętrznego, który doprowadziłby do zmiany rządu, koalicji. Można kilka tygodni temu można było myśleć, że pewne sprawy, które zostały rozpoczęte, mamy jeszcze przynajmniej 2 lata na zakończenie reformy, na zakupy sprzętu, na przeprowadzenie całkowitej modernizacji armii w zakresie Ministerstwa Obrony, czy dokończenia budowy służby w moim zakresie. Stało się inaczej i trzeba się z tym pogodzić i taka była wola czynników politycznych. I ja przypomnę tylko jeden z wywiadów pana prezesa Kaczyńskiego, którego udzielił już po rekonstrukcji, że trzeba było przeprowadzić tę zmianę ze względu na, tu padło chyba słowo naciski Pałacu Prezydenckiego i trzeba się z tym pogodzić, bo takie są realia. Pan prezydent jest wybrany na 5 lat, ministra, wiceministrów można zmienić w każdej sytuacji, w każdej chwili i to jest... No to jest czynnik wiadomy i z tym trzeba się liczyć i dać kredyt zaufania nowej ekipie, trzymać kciuki, że zostaną doprowadzone wszystkie te reformy, zostaną przeprowadzone zakupy te, które były planowane przez ministra Macierewicza, przez ministra Kownackiego, modernizacja armii, także będziemy mogli na ewentualny atak, który nie daj Boże się zdarzy, odpowiedzieć adekwatną siłą. Tego bądźmy pewni, że tak stanie się przez te 2 lata. A my zaprośmy kolejną osobę do współtworzenia czasu naszego spotkania. Bardzo proszę. Halo, halo. Cześć Boże. Cześć Boże. Może jakoś Jacek z Piły. Prosimy Panie. Takie pytanie odnośnie początków mnie jako służb specjalnych. 89 rok. Komisje weryfikacyjne, prawda? Były takie po pierwszych wyborach, tych podobno wolnych, czerwcowych, prawda? Komisje były wojewódzkie. Pamiętamy je, prawda? Chodzi mi pytanie mam takie. Kto te komisje weryfikował? Kto w ogóle je stworzył? Kto decydował, kto w tej komisji być? Ja podam te czasy, miałem być przewodniczący takiej komisji z Piłę na przykład, ale przede mnie na 2-3 dni przed taką komisją senator i poseł Skarnosińska, rzeczywiście, z pytaniem, czy ja rezygnuję z bycia z tej komisji. Czemu oczywiście, no, skoro senator i pan poseł o to prosi, oczywiście, no, na to się zgodzę, oczywiście, zgodziłem, prawda? Według mojej wiedzy były fatalne wybory. Wiem o tym, że jest na przykład przeszedł kwalifikację SB, który był szkolony w Moskwie, na przykład. Nie, nazwisko podobne, no chyba bez sensu, prawda? Wiele tam podobne sytuacje były w Gorzowie i w Poznaniu. Mi się wydaje, że skupienie się na tym, kto te komisje określał, kto je precyzował, prawda, ludzi do tychże komisji, może być niezwykle istotne. Czy to Państwo macie jakąś wiedzę na ten temat? Panie Jacku, tak. Panie Jacku, dziękujemy również za to pytanie, za ten telefon i oddajemy głos. Prosimy. Pan pyta, kto decydował o składzie komisji. Gdy te decyzje zapadały, ja akurat kończyłem studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Mieliśmy wykłady z panem Krzysztofem Kozłowskim, który był wówczas zastępcą redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego i przez kilka lat uczestniczyliśmy w jego wykładach, później także ze względu na to, że były bardzo interesujące, dłużej i on zachęcał studentów, tak jak pan minister mówi, teraz młodych, żeby tworzyć te nowe służby i wiele osób, także koledzy, poszli do nowych służb
chociażby Urzędu Ochrony Państwa. I z tego, co mówił, z tego, co wnioskowałem, bo on też był przy obradach Okrągłego Stołu, co nam relacjonował na bieżąco, przyjeżdżając na KUL, z tego, co zrozumiałem, to również on decydował i miał wpływ na powołanie tychże komisji. Natomiast jeśli idzie o weryfikację tychże komisji, no to były dosyć dziwne, bo wiem z relacji i znajomych, którzy potem zostali zatrudnieni, że przez weryfikację przeszły osoby z dawnej Służby Bezpieczeństwa, które w jednym pomieszczeniu po tych zmianach 90 roku dopuszczały się do wypowiedzi, moim zdaniem, skandalicznych i trywialnych. Przykładowo mówił, znam to z relacji, mówił, kupiłem sobie duży samochód, taki duży bagażnik, 1,5 popiełuszki, tak? I te osoby, które to wypowiadały, przeszły przez sito weryfikacyjne tychże komisji, o których tutaj pan pyta. No to uważam, że coś było nie tak. Jeśli czytam taką książkę pana Rymanowskiego, Bogdana Rymanowskiego, Ubek, tam on opisuje też relacje szczątkowe, ale jednak funkcjonariuszy wysoko postawionych, oficerów Służby Bezpieczeństwa, to oni, z ich wypowiedzi wynika, że oni sami byli zagubieni, bo nie wiedzieli, dlaczego jedna osoba, która obiektywnie rzecz ujmując weryfikacji przejść nie powinna, bo zachowywała się nagannie w czasach PRL-u, a przechodziła, a inna, którą znali i powinna tę weryfikację przejść, jej nie przechodziła. Także tutaj nie ma do dziś jasnej odpowiedzi, jakie były kryteria. Być może też tutaj osobiste, czy też koleżeńskie. Natomiast jeszcze odnoszę... To ważny problem badawczy, naukowy, bo teraz przy otwarciu archiwów, też zbioru zastrzeżonego, można by sprawdzić, czy nie było żadnego umocowania tak zwanego czynnika cywilnego w służbach cywilnych. Czy nie było żadnego trzymania przez funkcjonariuszy SB na tych członków? To prawda, no i też wiem z relacji, że w ramach tej służby tworzyły się pewne podgrupy i nawet organy kontrolne, funkcjonariusze, którzy przyjeżdżali z zewnątrz, ze stolicy, zbadać pewien ośrodek w kraju, byli lokowani przez tychże funkcjonariuszy z ośrodka w hotelu i byli podsłuchiwani przez nich, a wieczorem, a rano tamci ich przesłuchiwali. No więc była to dosyć sytuacja kuriozalna i jak sądzę, no eliminowana, może nie do końca w obecnych służbach. No a jeszcze odnosząc się jednym słowem tutaj do tej dramaturgii, nie idzie o sprawy personalne tak do końca, chociaż jak Państwo słyszycie, ja poważam i pana ministra, i ministra Macierewicza, i kierownictwo, które było w resorcie. Natomiast idzie o rzecz inną. Mianowicie w służbach specjalnych, uważam, powinna być pewnego rodzaju ciągłość sprawowania funkcji. Jeśli popatrzę na sprawnie działające formacje, no oczywiście są szefowie służb jak CIA, którzy po 2 latach odchodzili, ale ci, którzy odnosili sukcesy, to jednak byli troszeczkę dłużej. I bez względu na to, kto jest ministrem i zakładając, że on postępuje dobrze i jego polityka jest skuteczna, moim zdaniem powinien trwać przynajmniej kadencję, jeśli nie ma poważnych oczywiście zarzutów jakichś, o których nie wiemy. Czy to będzie poprzedni czy obecny minister, ale te 5 czy nawet 10 lat daje szersze pole manewru. No jeśli idzie o pana ministra, no to ja czytałem, że stanął zarzut co do pana generała Kraszewskiego, tak? No i że tu było nieporozumienie, wobec tego pan minister musi odejść, a on otrzyma certyfikat. Odbyła się ta roszada i zmiana i nie wiem, proszę mnie wyprowadzić z błędu, czy pan minister Kraszewski otrzymał generał. Generał Kraszewski otrzymał już dostęp do tych informacji niejawnych, czy też nie, czy to był tylko pretekst i powód, żeby w jakiś sposób utrącić to kierownictwo. No, od 17 stycznia nie mam żadnego dostępu do informacji służbowych, to więc tylko opieram się teraz na przekazie medialnym, prasowym, z tego co było publikowane.
W dalszym ciągu pan generał Kraszewski nie ma dostępu do informacji niejawnych. To jest bardzo ważna informacja, bo był formułowany zarzut taki, że służba bezpodstawnie wszczęła postępowanie kontrolne, że przedłużające, to postępowanie jest przedłużające, a teraz mija drugi miesiąc po odwołaniu, nie ma w dalszym ciągu decyzji i co więcej, to świadczy o tym, że te przesłanki, które legły u podjęcia tego postępowania kontrolnego, no, były bardzo poważne, skoro następcy kontynuują to sprawdzenie pana generała. A my odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Józef z Jarosławia. Chciałem powitać ojca i pana profesora i pana ministra Bączka. Moje nazwisko jest imię Józef Stochmański. Ja mam taką sprawę. Jestem inwigilowany i zastrzelany 4. rok przez służby specjalne, a teraz do meritum. W stanie wojennym byłem internowany w Uchercach i w Łódkowie i w celi przebywałem z panem Władysławem Lisem, to jest ojcem żony generała Popawy, tu w świętej pamięci. No i tam odwiedziłem go, później on z żoną mnie odwiedził, był na moim weselu w 83 roku. No i tak przyjaźniliśmy się. Od czasu do czasu nie rozpotykaliśmy się i w 2007 roku spotkałem ich niedaleko mojego osiedla z żoną i zaczęli mnie zapraszać, że teraz mieszkają w domu tutaj niedaleko, żebym do nich teraz już jechał, ale ja odmówiłem i umówiłem się później, po jakimś czasie i tam przyszedłem i odwiedziłem kolegę i przyszła później żona generała, wdowa i tam ją poznałem chwilę i wyszła i z kolegą rozmawiałem i tam byłem może z półtorej godziny i wyszedłem wieczór już od niego i kolega mnie odprowadził i na ulicy stał samochód, tam coś przy samochodzie, jakiś osobnik coś robił, niby naprawiał, a później jak wyminąłem, za mną ruszył. I później jeszcze przez 2-3 dni odczuwałem inwigilację i po prostu chodziło o ustalenie mojej tożsamości. No i dużo jeżdżę na rowerze, jestem aktywny i nieraz jak przejeżdżałem przez las, to samochód stojący z boku zaraz się włączał za mną, ale to jeszcze nie był problem w tym, nic się nie działo. No to tak delikatnie było. Dopiero w 2015 roku, gdy jechałem w Jarosławie na takim podjeździe przed Malińskami, to wtedy stojący samochód wyprzedziłem i zjechałem na ustronne miejsce pobocze i później ten samochód tam wjechał też i długo stał, później czekałem, żeby on odjechał, bo też miałem pewne obawy, nie wiedziałem, co to może być, bo różnie się zdarza. I pojechałem do domu. I panie Józefie, przepraszam, że wejdę w słowo, ale jakby pan już mógł ewentualnie zmierzać się do zakończenia tej historii. Panie Józefie, to byśmy byli bardzo wdzięczni, ponieważ niestety, ale czas naszego spotkania no, pomalutku już dobiega końca, ewentualnie czy na podstawie tej... Trudno odnieść się do tak jednostkowej sprawy, zwłaszcza, że ja nie znam oczywiście sprawy zabójstwa pana generała Papały, to wszyscy znamy, wiemy o tym tragicznym wydarzeniu, ale... No, trudno na podstawie jednej relacji wysnuć jakieś wnioski, ale być może były takie działania, tak jak pan tutaj Zdzisław opowiadał i to wynikało albo z racji zbierania jakichś informacji dotyczących właśnie tego zabójstwa, albo to było właśnie tak z kolei jak pan profesor opowiadał, że to dziedzictwo komunizmu w tych służbach jeszcze i są takie działania zmierzające do zebrania tak zwanych haków na najbliższych i później wykorzystania, ale nie chciałbym w żaden sposób się odnosić, bo nie znam sprawy i to trudno tak ocenić. Można poradzić po prostu panu Zdzisławowi, żeby zgłosił się może do biura poselskiego, bądź nawet wprost do
szefa którejś służb opisał ten przypadek i z żądaniem wyjaśnienia, bo takie prawo każdy obywatel ma, zwłaszcza w zakresie swojej prywatności. Co już dochodzi do cyberataków na rządowe strony www. Niejednokrotnie, jak można było to zaobserwować, hakerom nie sprawiło trudności zablokowanie kilku witryn rządowych. Czy to też nie jest przejaw pewnego rodzaju słabości służb specjalnych? Ale teraz nie słyszałem o żadnych takich atakach. Owszem, w przeszłości były. I przypomnę tylko taką sytuację z okresu końcówki rządów pana premiera Tuska, kiedy hakerzy otrzymali hasła do witryn rządowych admin 1, admin 2, ale z tego co wiem, w późniejszych latach, także za czasów Platformy Obywatelskiej, ten poziom polepszył się i to trzeba przyznać, że niezależnie już od sytuacji politycznej, to są specjaliści i w służbach cywilnych, i w służbach zwłaszcza wojskowych, którzy dbają o takie działania i defensywne, i ofensywne. To są rozwijane. To jeden z pomysłów pana ministra Macierewicza było stworzenie właśnie tak zwanej cyber armii, która działałaby też wyprzedzająco, która by uprzedzała ataki z innych stron, czy to podmiotów prywatnych, bo też są takie hakerzy, skupiają się też w takie środowiska, które próbują zdobyć kolejne domeny, kolejne strony, dostępy do stron rządowych bądź państw. No, są wyspecjalizowane jednostki, zwłaszcza w Federacji Rosyjskiej czy w Chinach, które zajmują się jedynie właśnie tak zwanym trollowaniem, czyli zbieraniem i rozpowszechnianiem fałszywych informacji w internecie, bądź też łamaniem kodów dostępu czy to do systemów łączności, czy też do witryn rządowych i włamywania się do systemów wewnętrznych w poszczególnych jednostkach rządowych. To jest, można powiedzieć, słaba strona, miękkie podbrzusze, ale każdego państwa europejskiego, bo okazuje się, że wraz z rozwojem technologii pokazujemy też furtkę dla przestępców, dla terrorystów, dla państw wrogich. Co należałoby zmienić, zdaniem panów, by poprawić sytuację i skuteczność polskich służb specjalnych? To, co pan profesor wskazywał w jednej z swoich wypowiedzi, kadry, kadry i jeszcze raz kadry. Po pierwsze, nowe pokolenie. I to nawet nie tyle z rozwiązania systemowe, co konkretnie personalne. Otworzyć się furtki. Tak, dla młodych, uzdolnionych, po studiach, tak samo w dyplomacji, tak samo w administracji rządowej, tak samo w przedsiębiorstwach prywatnych, bo często, zwłaszcza na przykładzie PGZ-u, o tym wspominał i minister Kownacki, i minister Macierewicz w swoich wystąpieniach w Sejmie, że często są klany rodzinne od wielu lat i to związane z wojskiem, z byłymi generałami, ze służbami wojskowymi jeszcze z czasów PRL-u, a młodzi, zdolni ludzie muszą wyjeżdżać za granicę. Albo ze względu na to, że ich podania są odrzucane, albo tak długo są rozpatrywane, tak długa jest ścieżka przyjęcia, bo niestety to jest długotrwały proces przyjmowania akurat do służby specjalnej, trwa kilkanaście miesięcy, że niekiedy młodzi ludzie zniechęcają się po prostu. Też ciekawy, jak to wygląda, ten proces przyjmowania i czym powinien charakteryzować się kandydat. To jest do
do właśnie służb specjalnych. Ale to może właśnie w drugiej części porozmawiamy na ten temat, ponieważ czas już powoli dobiega końca. Służby specjalne wczoraj i dziś, temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są, przypomnijmy, pan profesor Mirosław Piotrowski, europoseł, oraz pan Piotr Bączek, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Za tę część serdecznie dziękuję. Dziękuję również widzom telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maria i już zapraszam na godzinę 21.30 do Radia Maria na kontynuację dzisiejszego tematu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Szanowni Państwo, znamy przysłowie, z jakim przestajesz, takim się stajesz. W jakim środowisku żyjesz, jesteś, jakich masz kolegów, przyjaciół, także z jakimi mediami jesteś na co dzień, takim się stajesz. Jeżeli jesteś z mówiącymi prawdę, jesteś coraz bardziej w prawdzie. Z manipulantami, czy manipulującymi, coraz bardziej jesteś zmanipulowany. Warto postawić sobie pytanie, co słucham, co oglądam, co czytam. Czy czytasz prasę katolicką i książki systematycznie, dobre, katolickie, czysto polskie, a nie polskojęzyczne? Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Proponujemy zapoznać się także z miesięcznikiem dla całych rodzin, od dzieci przez młodzież do dorosłych, o nazwie W naszej rodzinie. Tym razem jest jako dodatek bardzo dobra książka Rodzina oczami egzorcysty. Otóż znany polski egzorcysta, ksiądz prawat Marian Reichel, radzi rodzinom, jak bronić się przed złem, jak rozpoznać działanie złego ducha, by przeciwstawić się jego knowaniu. Prowadzący rozmowę z księdzem prałatem, ksiądz Sławomir Sznurowski, paulista, mówi, że szczególną misją jego rozmówcy jest pomoc rodzicom, których dzieci nieświadomie uległy wpływowi pośredników, w cudzysłowie zła, horrory, zabawki, gry komputerowe, muzyka, lub naiwnie poddały się działaniom świata ciemności, wywoływanie duchów, kontakt z sektą satanistyczną. Rodzina oczami egzorcysty to książka dla tych, którzy w poszukiwaniu fałszywie rozumianej wolności zostali oszukani przez wszystkie gadżety satanistyczne współczesnego świata lub którzy ulegli ich zgubnemu wpływowi. Właśnie ta książka, Rodzina oczami egzorcysty, jest już w fundacji Nasza Przyszłość razem z miesięcznikiem na luty W naszej rodzinie. W numerze tym jest także druk o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego, tak zwany PIT-OP. Dziękujemy za dobrą współpracę. Proszę Państwa, o ten miesięcznik i wiele innych książek, dobrych książek, możecie Państwo pytać pod numerem telefonu 94 373 1160, 373 1161 i 373 1162. Jest też katalog proponowanych książek i nie tylko książek, Splendor 24. Możecie Państwo w internecie znaleźć także www.splendor24.pl. Pytajcie o ten Splendor, gdy zamawiacie książki. Jest on darmowy. I tak możecie innym pomóc znaleźć dobry prezent, dobrą książkę i poszerzać przestrzeń dobra. Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Podaję też numer telefonu do Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II w Toruniu 693 168 247. Powtarzam, 693 168 247. Bóg zapewni za współpracę w dziełach ewangelizacyjnych. Thank you.
pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Przywitamy naszych kolegów i koleżanki przy telewizorach. Szczęść Boże. Zapraszamy na spotkanie z Panem Jezusem. Katecheza to spotkanie z żywym Bogiem. Rozpoczniemy modlitwą, piosenką, gdzie będziemy chcieli wspominać Dawida, wielkiego króla, który żyje 1000 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, a który jest tak zwanym protoplastą, dziadkiem naszego samego Pana Jezusa, bo Jezus pochodzi z rodziny królewskiej jako człowiek. Podziękujemy za to, że On niesie radość, bo gra na różnych instrumentach i my chcemy też radością wielbić Pana Boga. Pomyślcie chwilę o tym i wyśpiewamy tę piosenkę. Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid śpiewać chce. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid klaskać chce. Jak Dawid klaskać chce. Jak Dawid klaskać chce. Tę radość przekażemy naszym rodzicom, przyjaciołom i rozpoczniemy teraz ciekawą katechezę. Usiądźcie. Gdybyście oglądały takie zdjęcia dziewczynki, która raz tak wygląda, innym razem ma taką buzię, co byście mogli o niej powiedzieć? Powiedz. Jedna jest smutna, a druga wesoła. No właśnie, to jest dziewczynka, która chce zostać świętą. Rodzi się w bardzo licznej rodzinie, bo ma 9 rodzeństwa, z tym, że nie wszystkie dzieci żyją. 4 umiera, a na imię ma ta dziewczynka Tereska. Jest oczywiście najmłodszą córką i przede wszystkim uważa, że jest najważniejsza w życiu. Kiedy ma 3-4 latka, mówi do swojego tatusia: patrz, te wszystkie gwiazdy mają moje imiona. Wszystkie są Tereskami. Ale Tereni umiera mamusia, kiedy ona ma zaledwie 4 lata. I z takiej uśmiechniętej, pogodnej dziewczynki staje się taką właśnie beksą, smutną dziewczynką. No, głupstwa są, zaraz płaczę. Ma starsze siostry. Ma Paulinkę, ma Marię, ma Leonię. No ale niewiele mogą wpłynąć na nią rozpłakana dziewuszka. Idzie do szkoły prowadzonej przez siostry benedyktynki, ale w tej szkole nie za bardzo dobrze się czuje. Dochodzi do wniosku, że ona woli się sama prywatnie uczyć, a ponieważ tatuś ją bardzo kocha, wyraża zgodę na to, by uczyła się w domu z pomocą swoich sióstr. I kiedy ma zaledwie 10 lat, dowiaduje się, że jej siostra, Paulinka, wstępuje do klasztoru sióstr karmelitanek. To jest tak zwany klasztor klauzurowy. Wiecie, na czym polega życie w takim klasztorze? Że te siostry zakonne są zamknięte, czyli nie mogą się z nikim spotykać. Tak. I nigdzie nie mogą przez całe życie wychodzić poza mury klasztoru, za wyjątkiem choroby, gdzie trzeba odwieźć taką siostrę do szpitala lub są problemy z zębami, a nie może przyjść lekarz dentysta. I bardzo to przeżywa Tereska. Ma zaledwie 10 lat. W krótkim czasie jej starsze siostry, Maria i Leonia, także wstępują do tego samego klasztoru. I Tereska myśli sobie, czy przypadkiem Pan Jezus nie chce, żebym ja także wstąpiła do klasztoru. Ma 10 lat i przez 4 lata rozważa sprawy, co zrobić. Wreszcie, mając 14 lat, mówi tatusiowi: tatusiu, ja pójdę za moimi siostrami, chcę być też zakonnicą.
mówi o tym księdzu proboszczowi, proszę, mówi, dziecko, 14-latka jesteś, poczekaj, jak będziesz miała 18 lat. Zwraca się do biskupa. Ksiądz biskup mówi to samo. Za młoda jesteś, nierozważna, a znał Tereskę, jaką była kiedyś beksą, jak rozrabiała, mówi, poczekaj z tym. Terenia nie ustępuje. Jest pielgrzymka do Rzymu. Postanawia wybrać się do Rzymu. I podczas audiencji, na spotkaniu z Ojcem Świętym, Leonem XIII, podchodzi do niego, klęka i mówi, Ojcze Święty, chcę pójść do klasztoru. Ile masz lat? No niecałe 15. Jesteś za młoda. Musisz poczekać. Myślał, że wymusi na Ojcu Świętym zgodę. I wracając do domu, dziwnym zbiegiem okoliczności, spotyka się z księdzem biskupem, który był przeciwny jej wstąpieniu do klasztoru, a ksiądz biskup mówi, dziecko, wyrażam zgodę. Mając 15 lat, możesz pójść do zakonu. I wstępuje jako 15-latka. A zakon nie jest łatwy, kochani. Tak siostry karmelitanki chodzą ubrane i jak tak Teresę wszyscy zapamiętują, otrzymuje imię Tereski od Dzieciątka Jezus. Terenia od Dzieciątka Jezus. W klasztorze spędza 9 lat. Ciężko pracuje, bo siostry wszystko same muszą wykonać. Ale rozpoczyna się jest poważna choroba płuc, gruźlica. Występują krwotoki. Zwraca się do przełożonej. Przełożona mówi, nikt o tym nie może wiedzieć. Jest tam także staruszka siostra, którą męczy reumatyzm, bardzo cierpi. I szczególnie ta siostra jest bardzo trudna dla Tereski. Nie lubi zapachu kwiatów. Terenia ze względu na tę siostrę kapliczkę Matki Bożej, która się znajduje przy przejściu do jadalni, ubiera sztucznymi kwiatami, żeby nie pachniały. A ta staruszka siostra ciągle wytyka, mówi, ale te kwiaty tak brzydko pachną, ja nie chcę ich tutaj mieć. I Terenia spokojnie to przyjmuje. Jedna siostra mówi, słuchaj, przecież to nie jest twoja wina. Dlaczego jesteś taka dla tej starszej siostry, że jej przebaczasz? A Terenia odpowiada, bo ja w niej widzę Pana Jezusa. W każdym człowieku chce widzieć Pana Jezusa. I postanawia być miłością w sercu Kościoła. W szczególny sposób Terenia modli się w intencji misjonarzy. Dowiaduje się, że ciężko, szczególnie w Afryce misjonarze pracują. Co tylko może ofiaruje za misję. Także tę chorobę płuc, bo gruźlica coraz bardziej atakuje jej organizm. I Terenia staje się wielką misjonarką, chociaż nie opuszcza klasztoru, bo nie wolno jej, prawda? To jednak misje są dla niej bardzo ważne. Nawet też myśli o ludziach, którzy są zbrodniarzami, a nie chcą się nawet przed śmiercią. Dowiaduje się o takim jednym zbrodniarzu, który nie chce się spowiadać, a będzie na niej wykonany wyrok śmierci. Terenia atakuje niebo, prosi Pana Jezusa, by się nawrócił. I dzięki jej interwencji modlitewnej ten zbrodniarz przed śmiercią prosi o spowiedź. Doszła Terenia do wniosku, że może właśnie być miłością w sercu Kościoła, chociaż nie może opuścić klasztoru. I umiera, mają zaledwie 24 lata, 9 lat przebywa w klasztorze. Z pewnością prawie w każdym kościele obok figury czy obrazu świętego Antoniego z Padwy jest także obraz świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Jest ona ogłoszona patronką misji, chociaż nie mogła opuścić klasztoru, ale ofiara jej życia i modlitwa sprawiły, że Ojciec Święty ogłosił patronką misji. A niedawno została także jeszcze odznaczona szczególnym tytułem, może wiecie jakim? Powiedz. Doktorem Kościoła. A tak, patrzcie, ogłoszoną doktorem Kościoła, szczególnie zostawiają swoje wspaniałe pamiętniki. Może znacie nazwę tych pamiętników? Dzieje duszy, gdzie opowiada o swoich trudnych wydarzeniach w klasztorze. Ale ciągle wraca do jednego. W każdym człowieku, nawet trudnym dla mnie, chcę widzieć samego Pana Jezusa.
I szczególnie będę wszystko ofiarowała za misję, żeby do każdego człowieka doszła prawda o tym, że Pan Jezus jest naszym Zbawicielem i naszym Odkupicielem. Chcielibyśmy, kochani, w szczególny sposób być przedłużeniem działalności świętej Tereski, by także być apostołami misji. Wiecie, że jeszcze wiele ludzi nie zna Pana Jezusa. Są takie miejsca, gdzie trudno misjonarzom nawet dotrzeć. Spróbujcie coś ofiarować za misję. Jakąś modlitwę, dobry czyn, a czasem nawet wesprzeć swoimi oszczędnościami. Tam ze skarbonki parę złotych wyjąć i dać na misję. W ten sposób będzie tak Święta Tereska miłością i sercem w Kościele. Tego Wam, kochani, z całego serca życzę. A ponieważ Terenia w szczególny sposób związała się z Matką Bożą, jak te dzieci, które w maju śpiewają litanie przy kapliczkach Matki Bożej, a także w październiku odmawiają różaniec, my też wspomnijmy miejsca, gdzie w szczególny sposób Matka Boża kontaktuje się z ludźmi. To jest Lourdes, La Salette, Fatima, Jasna Góra u nas, Kalwaria Zebrzydowska, Lidle, proszę. Jęczwołk. Tak, o właśnie. I uwielbimy Matkę Bożą taką piękną pieśnią, którą szczególnie śpiewają, kiedy jadą odwiedzić Matkę Bożą do Lourdes, gdzie święta Bernadetta z Piru spotkała się z Matką Bożą. Zaraz nam na skrzypcach, a my zaśpiewamy. Powstańcie, poproście o wstawiennictwo świętej Tereski, żebyście też byli misjonarzami i związali się z Panem Jezusem i Matką Bożą, jak to czyniła Tereska. W górach, dolinach rozlega się dzwon, anielskie witanie ludziom głosi on. Ave, Ave, Ave Maria, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maria. Ave, Ave, Ave Maria, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maria. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia w kolejnej kropelce radości. Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drogie dzieci, pewnie, że dziękujemy bardzo księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi i waszym kolegom, koleżankom za te, za katechezę w kropelce radości. Dziękujemy za to spotkanie, a teraz czas na naszą wspólną modlitwę. Zapraszam wszystkie dzieci, które oglądają telewizję Trwam i słuchają Radia Maria. Mamy kwadrans do godziny 20 na naszą wieczorną modlitwę z waszym udziałem. Uważajcie, podaję telefony 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 oraz dwa telefony dla dzieci z zagranicy 48, 56, 655, 23, 33 i 48, 56, 655, 23, 66. Odbieramy pierwszy telefon. Proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ty masz na imię? Witalia. I mieszkasz w jakiej miejscowości? W parafii świętej Dorotę z Pokorami pod Radomiem. Wiktorio, jak czas Wielkiego Postu u ciebie? Dobrze go pamiętam. I wczoraj byłam
na drodze krzyżowej i dostawaliśmy naklejki. We wtorek czy w piątek? W piątek. W piątek, no właśnie, tak słucham. A powiedz, chcesz dzisiaj o co się modlić? Czy za kogo? Za rodziców, dziadków, babcie, siostry, braci, ciotecznych, wujków, ciocie, księży z mojej parafii i telewizją trwa. Wiktorio, rozpoczynamy wspólną modlitwę znakiem Krzyża Świętego, tak? Tak. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zachodzi złego. Amen. Wiktorio, bardzo dziękuję za telefon, za modlitwę. Wszystkiego dobrego. Jutro do kościółka, na którą pójdziesz? Na 16. Bo tak wieczorem dopiero? Tak, bo mam poświęcenie książeczek. A, czyli to jest też przygotowanie do pierwszej komunii świętej, mam rozumieć, tak? Tak. No to pięknie. To pozdrawiaj kolegów, koleżanki od nas też. Dziękuję Ci. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, telewizja Trwa i Radio Maryja. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Ty masz na imię? Rafał. Skąd dzwonisz? Z Głogowa. Jak tam u Ciebie? Wszystko dobrze dzisiaj? Tak. Co robiłeś dobrego? Dzisiaj? Mhm. Dzisiaj to sprzątałem. Sprzątałeś? A to gdzie miałeś jakiś bałagan? Czy kurzu trochę? Trochę w pokoju. Trochę w pokoju. A z czym masz największy problem? Ja? No, w takim sprzątaniu, czy utrzymywaniu porządku. O, czy masz problem w utrzymywaniu porządku? Nie wiem, na biurku, w pokoju, czy też nie? Nie, tak nie. Tak nie, aha. Czyli trochę. Tak. Trochę. No, ale poradziłeś sobie dzisiaj. Tak. No, poradziłem. Powiedz mi, za kogo się będziemy razem modlili? Za rodzinę, za Radio Maryja, Telewizję Trwam i moja rodzina. Całą rodzinę. Może kolegę jakiegoś wspomnimy, czy koleżankę? Mojego kolegę ministranta Kamila. No to możemy nawet całą grupę ministrancką waszą. Ty w jakim kościele, do jakiego kościoła chodzisz? Maksymiliana. No to trochę was jest pewnie tam, co? Ministrantów. No, jest. 16. O, no, to już sporo, chociaż mogłoby być pewnie więcej, co? No tak. Bo chłopaków to setki są, prawda? Tak. A ministrantów 16. No to może pomodlimy się o to, żeby byli nowi ministranci. Dobrze. Dobra intencja. No to modlimy się z Tobą. Proszę Cię bardzo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziękuję. Rafał, a Ty masz jakąś służbę podczas Drogi Krzyżowej też? Tak. I co, byłeś wczoraj? Wczoraj nie byłem akurat. No dlaczego? Nie wiem. Nie mogę akurat przyjść. Czasu mi trochę zabrakło. Zabrakło czasu. No to tak jest. Bo trzeba może wcześniej wstawać i wtedy ten dzień się trochę wydłuży, jak myślisz? No tak. Ja wstaję o 7, tak. Wtedy o 6 aż wstawać, prawda? Żeby ze wszystkim się wyrobić. No ale to możesz paść, zanim pójdziesz spać. Tak by to też mogło być, bo też masz ograniczone pewnie siły. Rafał, to wszystkiego dobrego, wytrwałości i dobrych postanowień. Dziękuję. Na ten wielki post. Trzymaj się dzielnie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo. Góry nam Chrystus. Zawsze i wszędzie. Ty masz na imię? Krzysiu. Krzysiu, o, dawno się nie słyszeliśmy. Jak tam u Ciebie, Krzysiu? Dobrze, zostałem teraz ministrantem niedawno. Mm-hmm. Sam chciałeś być, czy tak Cię ktoś przymusił do bycia ministrantem? Sam chciałeś. Do której Ty już klasy chodzisz, powiedz? Do 4. I jak? Dobrze być ministrantem? Powiedz mi, Krzysiu, dobrze być ministrantem? Dobrze. Pięknie, tak, blisko Pana Jezusa, blisko ołtarza. To zupełnie inaczej człowiek się modli, prawda, jak jest tak blisko. Tak.
No właśnie, no ale ty pewnie masz też jakąś intencję, za kogo chciałbyś się modlić, czy... Za mamę, babcię, dziadę, za wszystkich ministrantów i rektorów i za całą rodzinę. Dobrze. No to modlimy się razem, proszę cię bardzo. Twoją obroną uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami radni gardzi potrzeba naszych, ale oczy raki rzeczy godzenne zawsze zaleć. Panno Palewna i Błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim na swojego, synowi swoim na swojego, synowi swojemu, nas oddawaj. Który zamiast cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który zamiast cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który zamiast cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I te, które spocierpiała Matka Bolesna, czuć im się za nami. Krzysiu, bardzo dziękuję. A powiedz, poprawiło się coś u ciebie, jak jesteś ministrantem? Tak jeszcze? Ja. Czy zawsze byłeś taki elegancki chłopak? Dobry? Nie wiem, czy zawsze, czy się coś poprawiło. Ale to będziemy obserwowali, prawda? Tak. A powiedz mi, modlisz się codziennie, rano, wieczorem? Tak. Pamiętasz? Czy, trzeba, czy mama woła, Krzysiu, pomódl się, jak to jest? Czasami mama przypomina. Czasami, no bo jeszcze masz swoje lata, to jeszcze może, prawda? Ale, ale mam nadzieję, że też sam będziesz też o tym pamiętał. No to Krzysiu, wszystkiego dobrego, bardzo miło, że się odezwałeś do nas. A może ja cię nie słyszałem, ale teraz akurat tak się zdarzyło. No to wszystkiego dobrego i wytrwałości bycia dobrym ministrantem. Z Panem Bogiem? Z Panem Bogiem. Proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ty masz na imię? Ola. Witam ciebie. Skąd telefonujesz? Z jakiej miejscowości? Wrocławia. I modlimy się. Powiedz, masz jakąś intencję? Za całą rodzinę i całe Radio Maryja. Bardzo dziękuję, że też o nas pamiętasz. Proszę cię bardzo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako inno odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Olu, a kto jeszcze z tobą się modlił, bo tak jeszcze głos jakiś słyszeliśmy dodatkowo? Mój siostrzeniec. Jak ma na imię? Kacper. Pozdrawiamy Kacpra serdecznie. A jak u ciebie? Takie plany czy postanowienia wielkopostne? Wszystko wychodzi? Staram się być mniej leniwą. Leniwą? Mniej, tak? Zdarza ci się być leniwą? Mniej. A co to znaczy, że jesteś leniwa? Jak to się przekłada? Że długo śpisz, no, czy nie odrabiasz lekcji, czy jak to się... No raczej coś... to drugie. Nie odrabiasz lekcji? Tak. No to jak tak może być? Zawsze mówią, że dziewczyny są pilniejsze niż chłopcy, to prawda? Może i tak. Może i tak. No ale co, będziesz się teraz starała, jakieś postanowienie zrobiłaś sobie, co? No tak, już się bardzo staram.